Mili moi, drodzy Roninowie, drodzy Państwo, w czasie, gdy wzbiera brunatna fala faszyzmu, trzeba pamiętać, że są ludzie jeszcze gorsi od faszystów, co mają niektórzy zaświadczone od samej redaktor Olejnik, jeśli pamięć nie myli, tak? To była, ona była autorką. A, wspólnie z Lechem Wałęsą. Także takiego właśnie gorszego od faszysty gościa, zresztą autora książki pod takim samym tytułem, Pawła Zyzaka, gościmy. Znany wszystkim, przede wszystkim jako autor życiorysu, biografii Lecha Wałęsy, który to Lech Wałęsa teraz powiedział, że czeka na film Wajdy, bo chce wreszcie sam zobaczyć, jak z nim było naprawdę. No gdyby... To jest ciekawe, że czeka na film, bo książki widocznie z jakichś powodów przeczytać nie może, bo tam by się dowiedział. Oczywiście złośliwe mogą mówić, że czeka na film, bo tam będzie inna wersja, jak to z nim było naprawdę tak, jakby chciało, czy jak trzeba, żeby było jak prawilna. No ale dzisiaj pan Paweł Zyzak jest u nas z nową książką Tajemnica Wilczego Jaru. Tajemnica Wilczego Jaru, przepraszam za przejęzyczenie. I tutaj moja rola... będzie bardzo ograniczona w tym spotkaniu, ponieważ przyznam się szczerze, książki nie przeczytałem. Nie znam jej, wiem o niej tyle pewnie, co większość z obecnych na sali, co sprawi, że tym chętniej się dowiem. Umówiliśmy się z autorem tak, że on zaprezentuje, o czym ta książka jest, dlaczego została napisana. Rzecz jest bardzo poważnej objętości, 500 stron, ilustracje, także naprawdę... jest co. A po tej prezentacji oczywiście tradycyjnie pytania i dotyczące tej książki i pewnie, jak sądzę, dotyczące spraw innych i samej osoby. Bardzo miło nam pana, panie Pawle, gościć w klubie Ronina. Zaczynamy spotkanie. O, właśnie na to czekam. Skromnie siądę sobie z boku, pan Paweł Zyzak. Dziękuję za te kilka słów wstępu na temat mojej osoby, mojego skromnego dorobku, już bliżej. Witam Państwa serdecznie, bardzo miło mi uczestniczyć w spotkaniu w tak nobliwym towarzystwie, mam na myśli prowadzących i Państwa, obserwuję rozrost grupy Ronina. Zwróciłem kiedyś na nią uwagę ze względu na zainteresowania historią Japonii. Od tego czasu trudno mi się odczepić od rozwoju grupy i częstotliwości przedsięwzięć, które stają się coraz bardziej interesujące. Przyjeżdżam do Państwa z publikacją, która ukazała się bardzo niedawno i oznacza mój powrót do korzeni, do takiej historii, którą uprawiałem w książce, którą znacie Państwo pod tytułem Lech Wałęsa, idea i historia. Książka dotyczy jednak nie osoby o takim autorytecie wśród co po niektórych jak Lech Wałęsa, natomiast dotyczy wydarzenia. Tym wydarzeniem była największa katastrofa drogowa okresu PRL, katastrofa autobusowa w Wilczym Jarze, która wydarzyła się w Oczkowie w 1978 roku. Dzisiaj Oczków jest częścią Żywca, więc wydarzyła się w dzisiejszych granicach Żywca. Katastrofa moim zdaniem była na tyle interesująca, że należało jej poświęcić nieco więcej niż zwyczajną publikację dziennikarską zamykającą się w 100-150 stronach. Na kanwie całego wydarzenia udało mi się naszkicować Państwu proces zarówno dochodzenia do katastrofy, czyli występowania katastrofy, jak i proces tuszowania katastrofy. Jest to pewien schemat, który został wypracowany w państwach komunistycznych, ale proces, który, jak Państwo się przekonacie, istnieje po dziś dzień, czyli przeniknął do III RP z całym dorobkiem PRL-u. I wszelkie katastrofy, które miały miejsce, mają w sobie chociażby cząstkę tego schematu, który wtedy zaistniał w 1978 roku. Powiedziałem, że książka jest jakby powrotem do pewnego warsztatu, który wyznaję, który staram się realizować. Jak Państwo wiecie, cenię sobie historiografię anglosaską, historiografię mieszczańską, popularną zwłaszcza w krajach romańskich, gdzie
źródła wywołane, czyli świadkowie, mają często równomierny status do dokumentów. Dzieje się to zwłaszcza w wypadkach, kiedy dokumenty nie są nam w stanie wyjaśnić wszystkiego. Bądź to zaginęły, bądź to są wypracowane no, nieobiektywną ręką. I tak było w tym wypadku. Co więcej, szkoła anglosaska, szkoła romańska, że tak powiem, ceni sobie psychologizowanie, socjologizowanie w pracach. Są to dyscypliny, które mają pomóc historykowi naszkicować obraz wydarzenia czy portret psychologiczny danej postaci. No, w tym wypadku portret psychologiczny wielu postaci i obraz pewnego wydarzenia, którego ramy rozrastają się w tył i w przód tak naprawdę, ponieważ w tej publikacji starają się Państwu przedstawić także inne katastrofy, inne największe tych rozmiarów, jak katastrofa w Wilczym Jarze, aby znaleźć pewien wspólny mianownik dla tego wydarzenia. No i w przód, no bo przecież chodzi o proces tuszowania katastrofy i konsekwencje tego procesu, a w świadomości obywateli, w świadomości rodzin ofiar, etc., etc. No więc publikacja dzieli się na cztery zamierzone części. Pierwszą częścią jest opis PRL-u w drugiej połowie lat 70. Ekonomiczne uwarunkowania tego okresu, które przyczyniły się, jak zresztą Państwo się przekonacie, do wystąpienia całej katastrofy. No nie były czynnikiem jakby super decydującym, że użyję kolokwialnego sformułowania, ale miały swój wpływ na całe wydarzenie. Jest także pierwsza część opisem regionu, w którym wydarzyła się katastrofa, ponieważ region ten ma specjalne uwarunkowania, są to Beskidy, a więc tereny o nieprzeciętnej nawierzchni, no bo przecież rzecz dotyczy katastrofy jednak drogowej, a także specyficzne uwarunkowania, które przenikają do świadomości tamtejszych ludzi, mamy do czynienia z góralami. Mamy do czynienia z pewnym zwartym skupiskiem o bardzo tradycyjnym, konserwatywnym nastawieniu do rzeczywistości. Druga część książki dotyczy katastrofy od A do Z, punkt po punkcie, godzina po godzinie, minuta po minucie. Ta szczegółowość jest bardzo istotna, aby można było przejść do trzeciej części książki, która jest próbą pokazania Państwu, jak całą katastrofę tuszowano. Żebyście Państwo zrozumieli, jak to się działo, no niestety musicie poznać te szczegóły. Na szczęście, mam nadzieję, udało mi się to pokazać w sposób na tyle sfabularyzowany, że bardzo łatwo Państwu będzie pokonać i pierwszą, i drugą część. Trzecia część jest nieco trudniejsza, jest śledztwem dziennikarskim połączonym z pewną dozą wiedzy specjalistycznej. No to jest konieczne, aby zrozumieć, jakimi to środkami transportu poruszali się ludzie, którzy uczestniczyli w tej katastrofie. Czwarta część książki jest kontynuacją pierwszej i drugiej o tyle, że stanowi wyjaśnienie całego wydarzenia. Myślę, że będziecie Państwo usatysfakcjonowani. Wyjaśnienie na tyle, na ile się dało. No powiem, że to będzie około 90-90%. Mimo, że katastrofa wydarzyła się 35 lat temu i zaistniał pewien problem z dokumentacją, o którym za chwilę powiem. Jak Państwo słyszycie, poszczególne części mają swój ciężar gatunkowy. Zaznaczone to zostało na okładce książki, że autor miesza różne style. No to było konieczne, aby no, starać się tą katastrofę wyjaśnić maksymalnie, aby usatysfakcjonować nie tylko czytelnika, ale także rodziny ofiar, które żyją po dziś dzień, które żądają szczegółów i zaniedbanie tychże szczegółów mogłoby doprowadzić do no, niekorzystnych uwarunkowań dla samego wydawnictwa, prawda, jak i autora. Także ta skrupulatność ma także wymiar czysto prawny. No niemniej jednak całość starałem się spojrzeć na tyle, aby Państwo bez zbędnych przystanków w miarę spójnie pokonali i byli zadowoleni, usatysfakcjonowani samym końcem. Katastrofa była katastrofą szczególną, dlatego że zginęło w niej aż 30 osób. Byli to górnicy, którzy tego dnia, tego jesiennego dnia 15 listopada 1978 roku nad ranem
brnęli do pracy na kopalnie. Byli to górale, którzy pracowali na kopalniach jako górnicy, nomen omen, którzy rozpoczynali przeciętny dzień i nie spodziewali się, że skończy się tak, jak się skończy. Wydarzenie, które zaistniało, czyli upadek dwóch autokarów w przepaść, dosłownie w przepaść, czyli z wysokości około 20 metrów do Jeziora Żywieckiego, no, spowodował traumatyczny oddźwięk na całej społeczności. W przypadku katastrof lotniczych mamy do czynienia z ludźmi, którzy zwykle są rozmieszczeni na całej mapie Polski, czy to na całej mapie świata. Prawda? Takie katastrofy często mają wymiar międzynarodowy. No tutaj mieliśmy do czynienia z ludźmi, których znał każdy, w tym znaczeniu, że każdy miał kogoś rodzinnie powiązanego z danym górnikiem, czy też miał znajomego, który miał znajomego, bądź był znajomym bezpośrednio tego górnika. No więc mamy do czynienia także ze zjawiskiem psychologicznym, które wiąże się z socjologią danego etapu i danego miejsca. Myślę, że ciekawa próbka, aby zrozumieć, jak generalnie katastrofy mają wpływ na ludzi, na ich rodziny. W drugiej części starałem się właśnie Państwu pokazać, jak owi górnicy żyli, funkcjonowali w tamtym okresie. No nie, że nie był to mimo specjalnego statusu, jaki posiadali górnicy w PRL, zwłaszcza za czasów Gierkach, żywot rajski. Było im ciężko. Musimy pamiętać, że to byli ludzie, którzy jechali rano do pracy, wracali z tej pracy i prosto z pracy szli na rolę. Byli to rolnicy. Teren Podbeskidzia, Polski Południowej, w przeciwieństwie do terenu na przykład Polski Centralnej, nie został powiązany siecią PGR-ów. A te drobne gospodarstwa zostały przy ludziach i oni sobie je uprawiali w tamtym okresie. Były to dosyć duże połacie, które posiadali w tamtym okresie. Byli to ludzie, którzy posiadali wielodzietne rodziny, więc tragedia dotykała dzieci. Rodziny wielodzietne, których w tamtym okresie było dużo. No to był okres tuż po boomie, prawda? Okres gierkowski to okres obniżenia się owego boomu, niemniej jednak dzieci było wówczas w Polsce bardzo wiele. Książka posiada swoją tajemnicę, jak Państwo słyszeliście, zresztą tak zaczyna się, jak się nazywa, czwarta część książki. Tą tajemnicą jest pewna plotka, która pojawiła się już minuty po katastrofie. Od górników, którzy przyjeżdżali na miejsce z innych kopalniaków. Twierdzili oni, że na moście stała nysa milicyjna i to ona spowodowała katastrofę. Oczywiście w ostatecznej wersji prokuratury taka informacja nie znalazła się. Smaczek całego wydarzenia polega też na tym, że kierowcą pierwszego autobusu był ojciec naszego najlepszego boksera, Tomasza Adamka, Józef Adamek. Także ojciec wielodzietnej rodziny. Więc możecie Państwo spojrzeć także na to, jak śmierć ojca miała wpływ na determinację i w pewnym sensie karierę jego potomka, który stracił bardzo bliską osobę, aż tak bliską osobę. Książka zawiera o wiele więcej tajemnic, nie chcę Państwu ich zdradzać. One w większości znajdą swoje wyjaśnienie w ostatnich partiach książki. Macie Państwo, starałem się Państwu pokazać cały mechanizm tuszowania tej katastrofy, punkt po punkcie jego podobieństwa do największych katastrof w III RP. Sami Państwo zobaczycie, jak tych podobieństw jest wiele. I jakie nieodparte wrażenie wszystkie nasuwają. Co więcej, katastrofa nastąpiła w okresie, kiedy wystąpiło kilka katastrof o podobnych rozmiarach. Katastrofa kolejowa, a także katastrofa lotnicza. Największa katastrofa lotnicza, największa katastrofa kolejowa. A więc wystąpiły w tym okresie, kiedy wydawało się, że PRL już jest w stanie upadku i poniekąd znamionowały stan gospodarki PRL. Myślę, że to ciekawe zjawisko, również nasuwające pewne skojarzenia z czasami późniejszymi. Starałem się Państwu także pokazać na samym końcu książki, jak przebiegały dalsze losy poszczególnych bohaterów, zarówno górników, jak i rodzin ofiar, jak i funkcjonariuszy MO, funkcjonariuszy SB, strażaków, etc., etc. Ludzie, którzy
pozwolili niejako wyjaśnić całą katastrofę, bynajmniej nie wywodzili się z kręgu górników. Moimi rozmówcami, którzy umożliwili mi dotarcie do pewnego zestawu faktów, bardzo istotnych, byli właśnie funkcjonariusze MO i funkcjonariusze SB, a także strażacy. Sami Państwo zobaczycie, że zdarzają się sytuacje jak właśnie katastrofy, kiedy same materiały nie są w stanie nam wyjaśnić, co tak naprawdę się wydarzyło. W przypadku katastrofy w Wilczym Jarze, co jest pewnego rodzaju wyjątkiem, jeszcze jest taka druga katastrofa, którą również zawarłem w książce. Dotyczy ona katastrofy autobusu. Tym razem autobus zderzył się na ścianie wschodniej, na ścianie zachodniej z wozem sowieckim. Więc mieliśmy poniekąd zaczyn konfliktu międzynarodowego. Są tymi katastrofami, które nie pozostawiły po sobie materiałów w łonie bezpieki. O ile w przypadku katastrofy zderzenia autobusu z wozem sowieckim, a raczej wozu sowieckiego z autobusem, jest to wyjaśnialne, ponieważ te materiały od razu powędrowały do Moskwy, o tyle tutaj bardzo ciężko to zrozumieć. Nie znalazłem ani grama materiału do tej pory, oczywiście szukam wciąż. Te materiały, które umożliwiły mi wyjaśnienie katastrofy, pochodziły z prokuratury, a znajdowały się w Bielskim Sądzie Okręgowym. Chociaż te materiały powinny się znaleźć jakiś czas temu w archiwach Instytutu Pamięci Narodowej. Nie znalazły się, udało się je tam znaleźć. No niemniej jednak śledztwo zostało tak poprowadzone, aby tej katastrofy nie wyjaśnić. Natychmiast po katastrofie, skąd to Państwo znacie, powołano komisję rządową, która zadbała o to, aby prokuratura kroczyła pewnymi śladami. No i prokuratura nimi podążyła. Śledztwo było tyle wyjątkowe, że postanowiono część materiałów upublicznić, aby pokazać, że prokuratura i władze mają czyste ręce. No, więc śledztwo musiało zostać skrupulatnie prowadzone i tak, aby nie narosły żadne pytania. No jest to wypadek szczególny i dotyczy prawdopodobnie statusu, jaki posiadał Gierek w PRL. Sam Gierek nie pojawił się na miejscu katastrofy. Czy za nie mógł, był wówczas w gorszym stanie zdrowia, czy też obawiał się czarnego PR-u, trudno powiedzieć, niemniej jednak pojawił się 2 lata później przy największej katastrofie kolejowej, Otłoczynie, gdzie zginęło ponad 60 osób. W tym wypadku Gierek się nie pojawił. Jak wiecie Państwo, Gierek był przywiązany sam do statusu patrona górników. Zapożyczył go od francuskiego komunisty Toreza, szefa tamtejszej partii komunistycznej, który właśnie mienił się patronem górników. Czy Gierek rzeczywiście był aż tak zaangażowanym w pracę podziemną górnikiem, no to kwestia dyskusyjna, większość faktów posiadamy od samego Gierka. No niemniej jednak staram się Państwu również pokazać sam PR, czyli jak media reagowały na samą katastrofę i na ile były i czy były orężem władzy w tym wypadku. Macie zatem Państwo cały zestaw różnych czynników, który działał przy okazji największych katastrof III RP. Żeby, jak sądzę, zrozumieć katastrofy III RP, należy pojąć, czy przynajmniej poczytać co nieco o katastrofach PRL-u. Z tym, że do tej pory historycy nie zajmowali się tym tematem, jak wiecie Państwo, jest to temat głównie reportażystów, dziennikarzy. Obawiam się, że póki co jestem pierwszą osobą, która w sposób naukowy starała się podejść do tego tematu, w sensie syntetycznym, systematycznym. Przedstawić także dokumenty dotyczące innych katastrof. Więc będziecie Państwo mogli sobie tutaj porównać, jak to wyglądało kiedyś i jak wyglądało później. Tak jak sądzę, nie da się wyjaśnić transformacji bez odwołania się do lat 70., 60., a nawet 50. tuż po Odwilży. No to tyle z mojej strony. Jeżeli Państwo oczywiście mają pytania, zachęcam serdecznie. Tradycyjnie będę robił za ruchomy stojak do mikrofonu. Wspomniał Pan, że było prowadzone śledztwo, rozumiem, przez prokuraturę. Wspomniał Pan także o tym, że akta znalazły się w Sądzie Okręgowym w Bielsku. Proszę powiedzieć, czy ta sprawa ostatecznie znalazła swój finał w sądzie? Czy byli oskarżeni, czy były wyroki? No więc tu mogę zdradzić, że
winnymi katastrofy uczyniono, sami państwo dopowiedzcie, kierowców, obu kierowców, między innymi ojca Adamka. No to schemat, który funkcjonuje w III RP, prawda? Dróżnik, motornicze, etc., etc. W tym wypadku było podobnie. No szybko obwiniono kierowców i postarano się zatuszować tę katastrofę. Były groźby pod adresem rodzin ofiar, osób, które próbowały wyjaśnić tę katastrofę. Tak naprawdę tej katastrofy nie wyjaśniono aż do lat 2000, czyli do dzisiaj, do tej książki. Były podejmowane próby ze strony dziennikarzy. No niemniej jednak sprawa musiała mieć zawsze wymiar regionalny, bo nigdy nie osiągnęła statusu ogólnopolskiego, a także międzynarodowego. Więc skończyło się to w regionie, a w regionie, jak państwo, co po niektórzy możecie czuć, macki różnych środowisk milicyjnych, esbeckich, prokuratorskich, bo te środowiska mimo wszystko się dzielą, one się łączą w okręgu pewnej sprawy. Są bardzo daleko idące i bardzo silne. No więc zawsze tą katastrofę, zawsze te próby ośmieszano i starano się natychmiast stłumić w zarodku. Nic więcej w tej sprawie nie wyjaśniono. Owe obwinienie kierowców miało pewne konsekwencje dla rodzin samych kierowców. Pomijając samą anatemę, zostało ono odcięte od odszkodowania. No skoro byli sprawcami, nie mogli go uzyskać. To, co państwo znacie w przypadku innych katastrof, także III RP, wielkie sumy zadysponowano dla rodzin ofiar. Jest to wprost powiedziane w dokumentach dotyczących innych katastrof, aby ich po prostu uciszyć, aby nie starały się tych spraw wyjaśniać, były usatysfakcjonowane tymi pieniędzmi. Tutaj sobie można było pozwolić na dobre pieniądze, ponieważ wypłacały je kopalnie. W tamtym okresie bardzo dochodowe. W przypadku kierowców było to jeszcze trudniejsze, ponieważ PKS w końcu lat 70., to też staram się państwu pokazać, był w totalnej degrengolacji. Nie wiem, czy państwo sobie przypominają dzienniki telewizyjne w PRL-u wieczorne, to tam były same katastrofy na zachodzie. U nas się nic nie działo. U nas wszyscy żyli szczęśliwie i dożywali z późnej starości, a katastrofy i wypadki kolejowe i jakieś tragedie były tylko na zachodzie, bo to zgniły kapitalizm tak się rozkładał, więc dlatego to się ukrywało wtedy. To była taka polityka, taka propaganda. No od tego służyła druga strona Trybuny Ludu, prawda? Aby przedstawić największe katastrofy na wschodzie i na zachodzie. Tak się działo w przypadku katastrofy w Liczym Jarze i innych, które państwu tam próbuję przedstawić. Natychmiast pojawiała się katastrofa o pięciokrotnie większym wymiarze, prawda? Na przykład lotnicza. Często wyciągana z bardzo odległej przeszłości, nawet sprzed tygodni, prawda? No niemniej jednak czytelnik musiał pozostać z wrażeniem, że takie rzeczy, nawet gorsze rzeczy dzieją się na zachodzie i za każdym razem, kiedy kontynuowano wątek danej katastrofy, należało obok albo na stronie sąsiedniej przedstawić właśnie takie informacje odnośnie nieszczęścia w kapitalistycznym zachodzie. Ja nie będę pana pytał o katastrofę, która jest głównym tematem, bo to po prostu czytam w książce. Natomiast mam dwa pytania dotyczące tego, jakby to powiedzieć, otoczenia. To znaczy, pierwsza sprawa, katastrofa w Otłoczynie. Ja się interesuję koleją, w związku z czym takie rzeczy mnie interesują bardzo. Czy panu się udało ustalić cokolwiek więcej niż to, co powszechnie wiadomo? Powszechnie, no co wiadomo, to znaczy, że maszynista pociągu towarowego ruszył, nie wiadomo dlaczego, przejechał sygnał stój, rozpluł zwrotnicę i pojechał po niewłaściwym torze wprost na zderzenie czołowe. I nie, do dziś nie wiadomo, przynajmniej według wersji oficjalnej, co tam się stało. Czy pan coś wie na ten temat? A druga sprawa, co do tego, że tak powiem, pewnego systemu ukrywania w ramach bloku. Bo ja podam taki przykład z Kaństwa Ościennego. Największa katastrofa kolejowa, najtragiczniejsza w ogóle w naszym regionie, między Harcem Krajowym i Jaromierzem w Czechach. W 1962 roku 100 kilkadziesiąt ofiar, w tej chwili nie pamiętam, 150, 160, masakra potworna. Kto nie został zgnieciony w pociągu, to się spalił. Straszne zupełnie rzeczy. Winny temu maszynista, który nie wiadomo dlaczego ruszył pod prąd,
pod nadjeżdżający pociąg, dostał zadziwiająco niewielki wyrok, jak na coś takiego, jeżeli rzeczywiście był winny, dostał 5 lat bodajże, czy coś takiego, a siedział jeszcze krócej, co jak na spowodowanie śmierci 100 kilkudziesięciu osób, no nie jest przesadnie wysokim wyrokiem, a już zwłaszcza w Czechosłowacji komunistycznej. Natomiast potem żył do niedawna, przynajmniej jeszcze niedawno widziałem jego zdjęcia i tego. Natomiast rzecz została zatajona na poziomie, to znaczy, krótko mówiąc, nie ukryto, że w ogóle była taka katastrofa, tylko ukryto jej rozmiary. Napisano, że gdzieś tam między Kratcem Krajowym i Jaromierzem zderzyły się te pociągi i tyle. Natomiast nie napisano, że to była właśnie taka masakra. I teraz znowu, moje pytanie w związku z tym dotyczy, czy panu, jakby to powiedzieć, udało się znaleźć pewne, że tak powiem, ogólne mechanizmy, jak to było, co ukrywano, czego nie ukrywano, do jakiego stopnia, co ujawniano i tak dalej. Więc te dwie rzeczy. Pierwsza sprawa o Tłoczyn, druga, jakieś pewne bardziej ogólne wnioski dotyczące w ogóle ukrywania albo nie ukrywania katastrof. Dziękuję. Właśnie o tym mechanizmie jest trzecia najtrudniejsza, jak sądzę, część książki dotycząca tuszowania tej katastrofy. W tym momencie wyjmuję wcześniejsze i późniejsze katastrofy. Największe się zdarzyły później. Choć ta wcześniejsza w Osiecznicy, w której zginęli owi młodzi ludzie w zderzeniu z wozem sowieckim, była katastrofą porównywalnych rozmiarów. No właśnie ten mechanizm znajdzie pan w trzeciej części książki. O Tłoczynie starałem się napisać najwięcej, ile się dało wyciągnąć zarówno z materiałów dziennikarskich. Takie teksty ukazywały się tylko na początku lat 90., takie bardziej dogłębne. Dziennikarka, bodaj pani Albrecht, dotarła wówczas do materiałów, które znajdowały się w sądzie, bodaj poznańskim, tutaj mogę się pomylić, i starała się z notatek milicyjnych określić, co się wydarzyło. Tam się między innymi dowiedziała, że te materiały powędrowały do Moskwy. Chodzi o katastrofę Osiecznicy. Natomiast o Tłoczyn zachowały się materiały z bezpieki, które do pewnego stopnia wyjaśniają ten wątek. One tak naprawdę zaciemniają całą sprawę. Ale znajdzie pan tam więcej niż do tej pory napisali dziennikarze. W tych książeczkach, które ukazują się cały czas, bodaj w zeszłym tygodniu nawet z Faktem ukazała się książka o katastrofach. Książeczka o katastrofach. Nie chcę panu zdradzać, ale chcę uprzedzić, że bezpieka nie po to zajmowała się sprawą katastrofy, aby wyjaśnić katastrofę. Ona miała zabezpieczyć. Ona miała zabezpieczyć działania milicji obywatelskiej i prokuratury. Przed kim? Przed obywatelami. Przed ewentualnym rozdmuchiwaniem sprawy i tak dalej, i tak dalej. Więc celem bezpieki było rozpoznanie, jak informacje o katastrofie daleko zaszły, jak daleko zaszły plotki i ewentualnie, czy pojawił się rzeczywisty sabotaż polityczny, tak? Dywersja, jak to mówiono. Także katastrofy właśnie z tego względu były istotne i dlatego zajmowała się nimi bezpieka. Właśnie to podejrzenie sabotażu i dywersji. Nie chcę panu mówić, co się tam znajduje na temat Osiecznicy, o Tłoczyna. No niemniej jak troszeczkę się na ten temat rozpisałem, bo to wielce zamienna katastrofa i tam również zadziałał podobny mechanizm jak w Wilczym Jarze. Ja chciałbym pociągnąć ten temat, jeśli chodzi o to, w jaki sposób bezpieka dlaczego tym się interesowano. No bo z jednej strony można przedstawić ten system wtedy, no przy katastrofie tej, o której pan opisuje, jako taki system, który raczej jest na tyle silny, że dałoby sobie radę z wytłumaczeniem nawet innych faktów, tak? Tylko czy badał pan, ilu poziomowe było to zabezpieczenie, tak? Że z jednej strony to była dywersja, ale na pewno były jakieś inne jeszcze powody. No i co by było, gdyby się okazało, żeby to po prostu puścili, patrząc oczyma człowieka z 2013 roku, tak po prostu sobie, tak? No jest wypadek, okej, okay, no, bo jakiś był problem tam z tą nyską milicyjną, tak? Że ludzie by się sprzeciwili władzy, dlatego że tam była nyska policyjna, milicyjna, to chodzi mi, rozumie pan mnie, tak? Jakie były powody takie polityczne i czy były wielopoziomowe? Czy pan to opisuje w swojej publikacji? Czy jak system trzymał się informacji i czy takie zderzenie mogło mu zagrozić na poziomie lokalnym czy centralnym? Na czym to polegało? Natychmiast, może nie natychmiast, to jest właśnie pewna kontrowersja wokół tej sprawy, przyjeżdżała na miejsce milicja obywatelska. Zaraz za milicją, tuż za milicją przyjeżdżała prokuratura.
Ale prokuratura już w tamtym okresie, zresztą dzisiaj jest podobnie, była narzędziem politycznym. No, prokuratorzy należeli po prostu do PZPR. Oni mieli stały kontakt, bezpośredni kontakt z lokalnym komitetem wojewódzkim, a komitet wojewódzki bezpośredni kontakt z komitetem centralnym. Równolegle na miejsce przyjeżdżał minister specjalista od katastrof. Był taki minister w tamtym okresie, w 78 roku minister Mroczek, który miał pewne doświadczenie z katastrofy z Osiecznicy, tej, w której wóz sowiecki zderzył się z autobusem. Więc natychmiast starano się uchwycić w swoje ręce kontrolę nad całą sprawą, ponieważ no, milicjanci byli jakby tą najmniej wiarygodną dla samej partii formacją, chociaż sami należeli do PZPR, ale byli zbytnio powiązani z ludnością lokalną. Także nawet wśród tych milicjantów, których ja tam przepytywałem i których Państwo tutaj znajdziecie, wśród nich było wielu takich, którzy mieli znajomych wśród ofiar katastrofy. I to oni bardzo często rozpowiadali pewne plotki nieprzychylne samej władzy, natomiast owej Nyski. A sama Nyska jest o tyle interesująca, że powinna spowodować wytworzenie przez bezpiekę bardzo dużej ilości materiałów. Pojawił się wątek polityczny. Nyska, prawda? A więc władza. Być może władza chciała zrobić krzywdę górnika. Prawda? Natychmiast bezpieka powinna wkroczyć i tak pewnie było. Jednakże nie znalazłem ani jednego dokumentu na ten temat w Unii samej bezpieki, aczkolwiek od milicjantów nie wprost dowiedziałem się, że bezpieka bezpośrednio znalazła się na miejscu. Zresztą w książce jest zamieszczone zdjęcie wyciągnięte przeze mnie z prokuratury, czy już z komendy policji, gdzie znajdują się tacy funkcjonariusze Służby Bezpieczeństwa. Szczególnym rodzajem uścisku, który miał się znaleźć wokół katastrofy, było powołanie komisji rządowej. W przypadku tych największych katastrof rzecz bardzo charakterystyczna. I na czele tych, w gronie członków takiej komisji zasiadali najważniejsi wiceministrowie. No, i ta komisja w okresie PRL-u miała specjalny status, który wiązał ją i powodował, że przenikała się z lokalnym aparatem partyjnym. Także taka komisja de facto stawała się organem dosyć pozorowanym. Spotkało się dwóch czy trzech ministrów, którzy mogli się znać się na sprawie katastrof, czy znać same uwarunkowania, które miały od milicjantów. I spotykali się z lokalnymi prokuraturami, po czym wypracowywano jakby wspólną narrację dla tego wszystkiego, a później w obieg puszczano informację medialną. Czyli groziło im to, że nagle się okazało cały Polsce, gdyby to rzetelnie zrobili, że PKS jest tak po prostu błędna wora, że jest niebezpiecznie jeździć autobusami, w związku z tym władza jest odpowiedzialna. Rozumiem, że tam nie zginął w tym autobusie nikt specjalny, nie wiem, o politycznym znaczeniu, kogoś, tak? Nie było takich wypadków. Czyli w momencie, w którym by rzetelnie przygotowano, rozumiem, że się ci ludzie z PZPR-u bali fermentu w całym narodzie, że no faktycznie te autobusy są do kitu, tak? No bo jaki był efekt polityczny dla nich? Pan, w tamtym okresie diabeł nie sprzyjał komunistom i zdarzyło się tak, że akurat w tych dniach odbywał się w Bielsku zjazd Komitetu Wojewódzkiego PZPR, w związku z czym przyjeżdżali także politycy z samej centrali, a także katastrofa wydarzyła się tuż przed Dniem Górnika, no bardzo znaczącym dniem, zwłaszcza z perspektywy samego Gierka. Dbano także o to, aby te informacje, to jest 78 rok, nie wyciekły na zachód. Co się udało? Nie powiedziała o tym słowa nawet Radio Wolna Europa. W przypadku katastrofy Osiecznicy, która zdarzyła się na ścianie zachodniej, to się zdarzyło. Radio Wolna Europa o tym poinformowała. No, w przypadku katastrofy Osiecznicy Otłoczynie tym bardziej, ponieważ zdarzyła się w samym środku strajku sierpniowego. Stąd później te wersje, prawda, że nastąpiła dywersja, aby odwrócić uwagę od strajków, bądź też Sowieci przewozili, prawda, czołgi tymi pociągami, dlatego doszło do katastrofy i tak dalej, i tak dalej. Także szereg takich niesprzyjających okoliczności, które mógł powodować komunistami. No, zginęło 30 górników, którzy byli taką wizytówką samego Gierka, jak i PRL-u.
Czy stan PKS-u mógł spowodować pogorszenie się wizerunku PRL-u? W tamtym regionie nie. O dziwo, tamtejsza prasa zajmowała się właśnie złym stanem PKS-u. Raczej chodziło o ten ogólnokrajowy wydźwięk polityczny. Maria Radomska, chciałam spytać przede wszystkim chciałabym przede wszystkim powiedzieć, że podziwiam pana i w ogóle zdziwiona jestem, że jest tak, z tak młodym człowiekiem jest pan, bo przy okazji książki o Lechu Wałęsie bardzo wzruszyło mnie to, że pan był tak odważny. Muszę to powiedzieć. A druga rzecz, tu pan mi sprowokował swoją taką, jak pytał, to mówił o tym, że patrząc oczyma człowieka z 2013 roku na to wszystko. Słucham tych mechanizmów, które temu towarzyszyły. Książki nie czytałam, ale chętnie na pewno przeczytam. I mam do pana takie pytanie, bo pan powiedział z 2013, tak jakby się sytuacja tak strasznie zmieniła. Otóż, czy pana nie inspirowało, przepraszam, tak sugeruję, bo mnie skojarzyło się to z mechanizmami tego, na co my ciągle czekamy ze Smoleńskiem. Właściwie to niby to tak, taka odległa jest ta historia i to w PRL-u, ale czy pana nie, przepraszam, że pytam, bo to może jest intymne pytanie, czy nie zainspirowało trochę to, co się dzieje przez te 3 lata i wtedy, skoro tamte sprawy nie były wyjaśnione, ale mechanizm jest jakby według mnie, z tego co pan mówi, bardzo podobne. Może zmieniły się czasy, ale właśnie taką mam refleksję i pytanie jednocześnie. Przepraszam, jeżeli jest zbyt naiwne. Dziękuję. Nie jest naiwne, oczywiście. Dziękuję ślicznie za miłe słowo. Myślę, że ten mechanizm, który starałem się tutaj odcyfrować, państwu zaprezentować, może być jakąś wskazówką dla śledczych w przypadku katastrofy smoleńskiej, bo o niej pani mówi. Natomiast myślę, że jeszcze za wcześnie, to jest moje osobiste zdanie, dla historyków, aby zajmowali się wyjaśnieniem tej katastrofy, ze względu na to, że wciąż powstają ciekawe publikacje, raporty różnych komisji badających samą katastrofę i kiedyś historyk usiądzie nad tym samym materiałem bardzo bogatym i będzie mógł wyjaśnić. Być może ja, być może inny historyk. Natomiast to, co może być dla państwa optymistyczne z tego wszystkiego, skoro mnie udało się w 90-95% wyjaśnić to, co zdarzyło się w przypadku katastrofy w Wilczym Jarze, to tym bardziej wyjaśnimy to, co zdarzyło się w Smoleńsku. Tym bardziej, że dowody będą i będą prawdopodobnie żelazne. Tutaj było to bardzo ciężkie, bez świadków, przede wszystkim z milicji, którzy chyba nieświadomie podawali mi pewne informacje, no ale jeżeli prowadzi się konfrontację na bardzo dużej liczbie rozmówców, to prędzej czy później jakiś obraz dosyć spójny sytuacji wyjdzie. Także myślę, że prędzej czy później poznamy, co się zdarzyło, troszeczkę cierpliwości, a będziemy wiedzieli. Klimat polityczny na pewno temu pomoże, znaczy klimat polityczny będzie tutaj czynnikiem decydującym, abyśmy weszli do tych archiwów, które są skrywane przez obecną władzę. Ja zapomniałem powiedzieć coś, co powinienem, przepraszam na moment, dygresja, co powinienem powiedzieć przed spotkaniem, że jeżeli ktoś ma ochotę podpisać się jeszcze pod referendum w sprawie pani HGW, a jeszcze tego nie zrobił, to lista jest przy drzwiach. I to była krótka uwaga porządkowa. Kto chciałby o coś zapytać? Proszę bardzo. Ja jeszcze chciałam zapytać, może jest odpowiedź w książce, nie czytałam, co spowodowało, że akurat tę katastrofę wybrał pan jako główny przykład do swojej książki, bo ja pamiętam te czasy, ale nie pamiętam w ogóle tej katastrofy, także rzeczywiście chyba nie było o niej bardzo głośno. Dlaczego akurat tę katastrofę pan wybrał? Czynników było bardzo wiele. Wiecie państwo, ja bardzo lubię analizować procesy. W przypadku Wałęsy zależało mi raczej na tym procesie, który pozwolił na wykreowanie takiej postaci o bardzo niskich walorach intelektualnych, organizacyjnych i moralnych. W przypadku drugiej książki Gorszy i faszysta zależało mi na pokazaniu pewnego procesu, który umożliwia zaatakowanie przeciwnika legendy, chociaż ten przeciwnik jest osobą bardzo mało znaczącą i który wcale nie musiałby zaistnieć, gdyby nie rola tutaj mediów. W trzecim przypadku proces, jak dochodziło do katastrof i tuszowania katastrof, jak powiedziałem. Jak wiecie państwo, być może co po niektórzy, zajmuje się obecnie w swoim doktoracie stosunkami amerykańsko-polskimi w latach 80. i próbuje odpowiedzieć
Jak to się zdarzyło, że doszło na przykład do transformacji ustrojowej z punktu widzenia Amerykanów, z punktu widzenia Zachodu? Czyli próbę wypełnienia tej luki, która mam wrażenie istnieje, ponieważ raczej staramy się z naszego padołu analizować to, co się u nas wydarzyło, nie czerpiąc tego dystansu z zagranicy. Więc chodzi o analizę procesu. Jest oczywiście wątek poniekąd rodzinny. Katastrofa wydarzyła się w Oczkowie w Żywcu. Moja rodzina pochodzi z Oczkowa. Cały cykl różnych tym podobnych. Ojciec, jak i jego bracia byli górnikami, pochodzili z tamtych regionów i jeździli tymi kopalniakami. Znam się z panem Adamkiem, który w naszych rozmowach wspominał również o tym, co go trapi, czyli o tej katastrofie i że ta sprawa wciąż jest niewyjaśniona. Pojawiają się głosy, prawda, wciąż po latach, że jego ojciec jest winny tej katastrofie. No i taka próba uczynienia trybutu dla mojej społeczności. Czuję się góralem, czuję się pod Beskidziano Żywczaninem i chciałem po prostu coś wnieść dla swojej społeczności, swojego regionu. Mam nadzieję, że mi się udało. Znaczy, zainteresowanie mediów lokalnych jest o wiele większe niż mediów czołowych, co państwo widzicie tutaj po patronach tej publikacji. Każdy w moim regionie, może nie każdy, ale większość słyszała o tej katastrofie, także ta książka się sprzedała bardzo szybko. A te egzemplarze, które tutaj państwo macie, to są naprawdę szczątkowe już egzemplarze tej publikacji. I no, każdy chciał poznać, jak to się wydarzy. Na Śląsku katastrofa również była bardzo znaną, jest znaną. Górnicy z Beskidów zawieźli w końcu informację o tym nieszczęściu do kopalń. I tutaj również zadziałały macki władz administracyjnych i politycznych, aby odciąć tych górników od ich kolegów, prawda? Aby ta informacja nie rozprzestrzeniała się, nie spowodowała jakiegoś buntu antykomunistycznego. 78 rok to jest, drodzy państwo, moment powstawania komitetów, niezależnych komitetów związkowych w Katowicach i w Trójmieście, prawda? Więc już się pojawił taki zaczyn buntu. Komuniści starali się tutaj przeciwdziałać. No, takiej aktywności górników. Też skorzystam z okazji, żeby spytać, bo jakby już pan sięgnął tego tematu. Mówi pan, sprawa nie była znana w całej Polsce, była raczej sprawą regionalną. Jak to wygląda w tej chwili, zwłaszcza w sensie, czy te pańskie poszukiwania natrafiały na wyraźne jakieś przeciwdziałanie? To znaczy, czy dostrzegł pan ślady tego, że jakieś powiązania z tego czasu wciąż jeszcze funkcjonują i wciąż jeszcze są ludzie, których żywotnym interesem jest, żeby o tym, tak jak wtedy, żeby to zostało przykryte, pozamiatane i żeby do problemu nie wracać? Absolutnie. Wspomniałem państwu o kręgach, które istnieją i które są od siebie taką cienką granicą odseparowane, kręgach milicyjnych, esbeckich. Często funkcjonariusze MO jakby starali się zapewnić sobie lepszy byt, więc przychodzili do SB, więc one są powiązane. Jest silny krąg prokuratorów, którzy nigdy nie zostali zweryfikowani, a którzy tuszowali tą katastrofę. Byli bardzo wpływowymi osobistościami w Bielsku-Białej i w regionie w latach 90. Bielsko jest, drodzy państwo, terenem przygranicznym do dzisiaj, więc odczuwa się tam silne działanie różnego rodzaju służb specjalnych, służb wojskowych. Tak było kiedyś, tak jest dzisiaj. Czy bezpośrednio na mnie? No, w pewnym momencie rozeszła się informacja wśród tych funkcjonariuszy, że ja tutaj badam i za dużo wypytuję i za dużo już wiem. Więc niektóre moje źródła, które ze mną rozmawiały, przestały ze mną zwyczajnie rozmawiać. Natomiast dzięki temu, co się zdarzyło wokół sprawy Wałęsy, w pewnym sensie stałem się osobą rozpoznawalną, nie powiem, że sławną, ale rozpoznawalną, co w jakimś stopniu chroni mnie przed jakimiś tam szykanami, prawda, ze strony tam drobnych funkcjonariuszy MO. Mogę się mylić, prawda? No, niemniej jednak natychmiast wyczuli oni, kim jestem. Przede wszystkim po tej publikacji, ponieważ Zaków akurat w regionie Żywiecczyzny jest bardzo dużo. To, państwo, to jest starożywieckie nazwisko, także tam każdy jeden się nazywa Zyzak. No może jeszcze jest kilku z innymi nazwiskami, ale Zaków jest dużo. Więc jakby jak w momencie, kiedy się przedstawiałem, rozumiecie państwo, no nie powodowało to żadnych podejrzeń. No.
W momencie, kiedy ta publikacja się ukazała, poszczególni ludzie ją przeczytali, ci, którzy mieli, rozpoczął się taki uszczypliwy atak ze strony środowisk postkomunistycznych w Żywcu. Taka debata na łamach lokalnej prasy w Żywcu. Drodzy Państwo, burmistrzem jest człowiek oskarżany teraz IPN, przez IPN o kłamstwo lustracyjne, które utrzymuje lokalne środowiska postkomunistyczne. No i te środowiska przypuściły na mnie taki uszczypliwy atak, że tak powiem. No nic strasznego, prawda, polemika, że to tak nazwę, prasowa, prawda, z odwołaniem do moich wcześniejszych dokonań z Wałęsą, prawda. Czyli ci komuniści zaczęli powoływać się na przykład nieszczęśliwego Lecha Wałęsy, który został zbrukany, prawda. Teraz oni zostali tutaj spotwarzani. No bo staram się w książce jednak nie tylko odcyfrować katastrofę, ale pokazać, jak partia zarządzała ekonomicznie Polską, tak. Także niektórzy poczuli się po prostu gorzej po przeczytaniu tej książki. Komu mikrofon? Jeszcze mam pytanie w takim razie, jaki oddźwięk lokalnie miała ta książka? Co czytelnicy powiedzieli na ten temat lokalnie, że to była dla nich jakaś sytuacja na nowo odkryta, czy spodziewaliśmy się i istnieje tam jakiś ferment po tym establishmencie postkomunistycznym, czy nie? Czy raczej o tym się nie mówi, bo się ludzie boją na przykład? Ludzie wciąż nie chcą mówić o tym wydarzeniu. W taki... małej społeczności, jaką jest Żywiecczyzna, te nici są bardzo krótkie, a każdy ma znajomego znajomego, tak jak powiedziałem, więc no, można powiedzieć za dużo i będzie się miało sąsiada na karku. Aczkolwiek spowodował to ferment i w środowisku postkomunistycznym, w środowisku górników, jak i samych górali, także sporo się o tym rozprawia. No, lokalne media zadbały o to, aby sprawa się stała popularną. Kronika Beskidzka, która jest takim głównym organem w Bielsku-Białej, rozpropagowała sprawę, także sporo się na ten temat dyskutuje. No teraz jest okres wakacyjny, wszyscy odpoczywają i pewnie czytają książkę, także zobaczymy po wakacjach. Czyli po wakacjach można będzie zaobserwować, jak książka zadziałała. Jeśli nie ma pytań dotyczących tej książki, to ja zadam pytanie, które jest pewnie nieśmiertelne na wszystkich spotkaniach z Panem. Jakie są szanse, żeby wznowiona została, czy ewentualnie jest przygotowywane jakieś drugie wydanie, być może zmienione, niekoniecznie pod dyktando sądów, biografii Lecha Wałęsy? Książka, biografia Wałęsy obroniła się sądownie akurat tutaj. Ja wiem, to była w druga instancja zmieniła, zdaje się, ten nakaz do pisania czegoś dobrego o Wałęsie, żeby było... Wycofano się, tam postulat rzeczywiście, żeby w kalendarium zamieścić, czy zlikwidować pewną informację. Sąd rzeczywiście wyrażał takie zainteresowania, żeby autor, jak i wydawnictwo zmieniły tę książkę bardziej na korzyść Lecha Wałęsy. No, na szczęście nie musieliśmy tego czynić. Panu Rafałowi zapewne chodzi o jakby kontynuację tej książki, czy tego wątku. Czy wydanie drugie poszerzone, czy po prostu wznowienie, ponieważ no, ta książka miała, nie wiem ile tam nakładu, ale ten nakład został wyczerpany bardzo dawno temu i wiadomo, nie było do druków, a myślę, że byłoby wielu zainteresowanych. Ja Państwu przywiozłem 6 takich egzemplarzy tej książki. Ona się znajduje w kazamatach Arkanów, jeszcze w kilku egzemplarzach. Miała 3 wydania, sprzedaliśmy... Z tego w sumie około 15 tysięcy, o ile wiem. Dosyć sporo. Rzeczywiście w tym okresie, kiedy ona była szczególnie popularna, jakby jej zabrakło i nie każdy z Państwa mógł się z nią zapoznać, no i poprzez stronę Arkanów będzie to możliwe. Jeśli chodzi o wydanie poszerzone, być może w przyszłości, znaczy staram się jakby inwestować także w swój rozwój. Zajmowanie się, wiecie Państwo, Lechem Wałęsą niekoniecznie prowadzi do tego, że będę poznawał procesy i tajniki współczesnego świata. No, jest to człowiek o pewnych ograniczeniach. Rzeczywiście można pokazać pewien proces, ale zajmowanie się działalnością literacką Lecha Wałęsy czy jego działalnością polityczną ma swoje ograniczenia. To był człowiek, jak mogliście Państwo przeczytać w różnych książkach o Lechu Wałęsie, jak Joannie Walentynowicz, bez żadnej wizji, bez żadnej koncepcji, bez żadnej organizacji i tak dalej. Człowiek zupełnie jałowy, pchany wolą po części społeczeństwa, wprowadzonego w błąd przez elity solidarnościowe i przez władze komunistyczne.
Także w przyszłości być może rzeczywiście nadarzy się okazja, żeby publikować jakby dalsze losy Lecha Wałęsa, albo poszerzyć te o pewne materiały, które wypłyną. Może sam Lech Wałęsa się nawróci. Często ostatnio mówi o swojej śmierci i o Matce Boskiej. No być może nastąpi tutaj jakieś nawrócenie przed Matką Boską chociażby. Myślę, że no być może dlatego właśnie opatrzność podtrzymuje go, prawda, na zdrowiu. Być może wspólnie powinniśmy się modlić o jego zdrowie w dalszym ciągu. Zobaczymy co czas pokaże. W przyszłym roku skończę, mam nadzieję, doktorat i zobaczymy, co czas pokaże. A jakby się na przykład nawrócił i wpadł w taki nastrój, że powie wszystko jak na świętej spowiedzi uczciwej, to o co by pan go zapytał w takim razie? Jestem ciekaw. Jedno pytanie najbardziej nurtujące w tej biografii, które jeszcze nie wyjaśnione jest. Panie Lechu, jak to było? Czy doktorat, o którym pan mówi, też jest dziełem czysto naukowym, czy również jest szansa, że powstanie z tego książka o tych stosunkach polsko-amerykańskich? Tak, staram się to pisać tak, aby książka była czytana, była jakby w pewnym sensie autopopularyzowana przez to, jaką zawiera treść. Zresztą tego wymaga szkoła anglosaska, o której państwu mówiłem. Książki mają być dla czytelników, a nie dla samego środowiska, wąskiego środowiska. I z niej być może państwo dowiecie się właśnie, dlaczego, czy kto zdecydował, że Lech Wałęsa zostanie dalej liderem solidarnościowym po 1981 roku. Być może dowiecie się, dlaczego dostał Nobla, być może dowiecie się, dlaczego zdecydowano, że nie powstanie Solidarność BIS. Wiele takich wątków, które myślę, nie moglibyśmy wyjaśnić, sięgając tylko do polskich archiwaliów. Więc te książki biograficzne o Lechu Wałęsie, jak i praca doktorska będą się na pewno uzupełniały ze sobą. Mówi pan, że pan kończy w przyszłym roku, tak? Jak rozumiem, będzie można się spodziewać, to już w takim razie z góry rezerwujemy sobie promocję w Roninie. Czy są pytania jeszcze do pana Pawła Zyzaka? Proszę bardzo. Dziękuję bardzo. Czekałam na koniec, dlatego że moje pytanie nie jest związane z książką, tylko po prostu z dzisiejszą emocją, bo przeczytałam taką bardzo małą notatkę w Rzeczypospolitej i bardzo bym prosiła o ustosunkowanie się pana, ponieważ pan coś miał jednak wspólnego z IPN-em, prawda? Natomiast przeczytałam, że jest teraz sprawa przeciwko pani z Pragi, którejś, która pracowała, co mnie bardzo zaniepokoiło, w IPN-ie w dziale kadr. I okazało się, że jest kłamcą lustracyjnym. Kadry to od razu włos się jeży na głowie w tym momencie. Ja mam pytanie, czy jest była jakieś, jak wygląda, no trudno powiedzieć, jak wygląda przyjmowanie do, wyglądało przyjmowanie do IPN-u, ale czy w tego typu instytucji, tak jak CBA na przykład, nie było sprawdzania do głębi człowieka, którego się zatrudnia, a szczególnie w dziale kadr. Czy pan co słyszał? Przepraszam, że, ale no, akurat okazja jest, żeby spytać. No z tego co wiem, no nie podpisuje się oświadczenia lustracyjnego, kiedy się przystępuje do pracy w Instytucie Pamięci Narodowej. Jeśli chodzi o umowy, to podpisuje je dyrektor oddziału lub prezes Instytutu Pamięci Narodowej, umowy o pracę, a nie pani kadrowa. No pani kadrowa może, nie wiem, CV schować na sam spód danego stosu. Myślę, że problem IPN-u polega na pewnych uwarunkowaniach politycznych w Polsce i pewnych oporach intelektualnych, a także osobowościowych, pewnych granicach osobowościowych najwyższych pracowników Instytutu Pamięci Narodowej. Znaczy oni są bardziej nastawieni na kariery i na zarabianie pieniędzy. Ja rozumiem, że jest kryzys, ale Instytut Pamięci Narodowej ma ustawowo wpisaną pewną misję. Prawda? Oni tego nie realizują z różnych powodów i mniejsza z tym, czy są powody materialne, czy powody innego typu osobiste. Powinni mimo wszystko starać się skupiać na pracy pozytywnej dla społeczeństwa.
przekonać to społeczeństwo, że sami nie mają sobie nic do zarzucenia, zarówno jeśli chodzi o sprawę życiorysu, aż tak odległego, jak i ostatniego, a także podnosić czy badać te tematy, które są tematami wymagającymi wyjaśnienia. Jest to historia najnowsza, czyli historia dotycząca lat 80., 70., a tego ostatnio w Instytucie Pamięci Narodowej jakby się nie robi, a ze względów właśnie politycznych. Więc jeżeli nawet pojawi się jakiś rodzynek tego typu w Instytucie Pamięci Narodowej, to nie jest w stanie wpłynąć na bieg spraw, jeżeli sama góra zdecyduje inaczej. Także ja bym... Proszę? No wiedza kadrowej też będzie ograniczona. To zależy, czy ona zostaje po godzinach rzeczywiście i sprawdza poszczególne komputery, prawda? Ale wtedy zakładamy, że jest czyjąś agentką, prawda? A nie tylko osobą, która ukrywa przed kimś swoją przeszłość. Nie wiem, nie znam tej sprawy dogłębnie, pierwsze od pani słyszę. Wątek agenturalny może się pojawić no, w różnych przypadkach i z różnych powodów. Tutaj w tej książce znajdziecie państwo, jakby to powiedzieć językiem tendencyjnym, dobrych agentów i złych agentów, czyli dobre TW i złych TW. Byli księża, którzy mieli na głowie trzy budowy i do tego budowę cmentarza. No i świadomie podpisali, znaczy nawet nie podpisali tej współpracy, tylko rozmawiali z funkcjonariuszem SB, prawda? Po to, żeby go do siebie nie zrazić. Myśleli po prostu, że w ten sposób zapewnią sobie neutralność bezpieki, przeciwdziałanie. Prawda? Pamiętajmy, że księża wtedy zdobywali nielegalnie ten materiał budulcowy, cegły, cement, etc. No i byli agenci świadomi, agenci polityczni, bym tak ich nazwał. Także to też również trzeba rozgraniczyć. My tej wiedzy niestety nie mamy, to jest zasługa środowisk postkomunistycznych w Polsce i w środowiska postkomunistyczne włączam środowisko Gazety Wyborczej również, na przykład, które buduje ten postkomunizm, utrzymuje ten postkomunizm. Platforma Obywatelska również jest środowiskiem podtrzymującym postkomunizm, a więc realizującą program postkomunizmu, status quo. I tym środowiskom zawdzięczamy ten relatywizm moralny, w którym obecnie żyjemy. Prawda? Że ludzie, którzy byli skrzywdzeni, czy wciągnięci w te machinacje, czy w te mechanizmy bezpieki siłą, cierpią na tym. Prawda? A ludzie, którzy byli świadomymi agentami, bezwzględnymi agentami finansowanymi, a mogą się czuć w tym relatywizmie w jakiś sposób rozgrzeszeni. Dziękuję. A ja mam do pana jeszcze jedno pytanie, jeżeli pan pozwoli, bo powoli nasze spotkanie się kończy. Proszę pana, mnie interesuje taka kwestia. Cały czas wspominał pan o pewnej metodzie swojej pracy. Wskazał pan, że z jednym z celów napisania tej książki było wykazanie pewnego mechanizmu, w jaki sposób władza, kierując się różnego rodzaju przesłankami, pewne wydarzenia z naszego życia usiłuje wyeliminować. Otóż zapewne pan, zresztą w pewnym fragmencie swojej wypowiedzi pan o tym mówił, zapoznawał się pan z aktami śledztwa, a więc z materiałami procesowymi. Ja celowo na początku zadałem pytanie, czy był finał w sądzie. Pan nie odpowiedział mi wprost na to pytanie. Nie wiem, czy może pan nie zwrócił uwagi do końca na moje pytanie, ale interesuje mnie rzecz następująca. Ja troszeczkę patrzyłem na pana pracę jako na pracę dziennikarza śledczego. Pan się od tego wzbrania, jak zrozumiałem, bo pan jest naukowcem, pan jest historykiem, pan bada tę katastrofę z zupełnie innego punktu widzenia, nie zrobiłby to dziennikarz śledczy. I teraz konkluzja tej mojej wypowiedzi w postaci pytania. Czy udało się panu, prowadząc zarówno badania, rozmowy, docierając do dokumentów, zapewne pan to robił, skonfrontować materiał procesowy, czyli ten, który został ustalony przez organy ścigania, z pańskimi ustaleniami? A jeśli tak, czy udało się panu coś ustalić, czego postępowanie karne nie objęło? Od początku. No, sprawa nie skończyła się w sądzie, dlatego że próby podejmowane przez górników, no powiem państwu, że kilku ocalało z tej katastrofy, co było cudem.
jak Państwu powiedziałem, autobus spadł z 20 metrów w przepaść. Próbowało wnieść sprawę do sądu odszkodowania. Odradzono im to. Ale nie będę się w to zagłębiał. Tak? Także ta sprawa nie skończyła się w sądzie, także w latach 90. również z tego względu, że prokuratorzy, którzy tuszowali tę katastrofę, stali się przywódcami prokuratury w Bielsku-Białej. Rozumie pan bezradność lokalnego społeczeństwa, ludzi anonimowych. Powiedziałem państwu, że ja osobą anonimową w pewnym sensie przestałem być. Ci ludzie są osobami anonimowymi. Lokalna dziennikarka jest osobą anonimową. Traci pracę, nie znajdzie jej w żadnym lokalnym medium. A może się przeprowadzić do Warszawy albo do Krakowa, prawda, gdzie na pewno prędzej znajdzie tą pracę niż w Bielsku-Białej czy Żywcu. Natomiast jeśli chodzi o materiały, jakby status śledczego. Nie wzbraniam się od tego. No musiałem użyć metod dziennikarza śledczego, no ale jakie to są metody? Po prostu pojechać do ludzi i ich wypytać. Przeczytałem materiały prokuratury śledztwa. To jest 6 tomów. No i śledztwo zostało skręcone. Wnikliwa lektura umożliwiła mi dojście do takiego wniosku. Więc musiałem teraz pojechać do milicjantów, prokuratorów, którzy wytworzyli te materiały. Ich nazwiska zostały zamazane, ale udało mi się to odcyfrować. Nie pytajcie państwo jak. Znalazłem ich adresy, a jeden adres doprowadził mnie do następnego adresu i tak dalej, i tak dalej. No, prosta rzecz, tak jak w przypadku odkrywania Wałęsy, czy młodości Wałęsy. Bez tego, bez pojechania do świadków, co jest naturalną czynnością historyka w zachodnim świecie. Ja wiem, państwo stykacie się głównie z historykami w Polsce, większością historyków, którzy wyznają szkołę pruską, szkołą niemiecką Rankego, która każe im skupiać się na archiwaliach, na materiałach archiwalnych, siedzieć w archiwach i dodawać poszczególne dokumenty. Ona nie zawsze się sprawdza. Znaczy moim zdaniem tylko do pewnego stopnia się sprawdza. Żeby uchwycić realia, żeby uchwycić mechanizmy, trzeba poczuć to, co się wydarzyło. Nie poczuje pan tego, co się wydarzyło, czytając dokument. Musi pan porozmawiać z człowiekiem. Wówczas się pan dowie, czy ten człowiek kłamie, czy nie kłamie, a jeżeli kłamie, to musi go pan tak podpuścić, żeby panu sprzedał jak najwięcej informacji. Albo do siebie przekonać, po prostu. No więc to są normalne metody, które stosują zachodni historycy, a które stosowała szkoła lwowsko-warszawska w Polsce. No bo ja się oczywiście wywodzę z kręgu historiografii niemieckiej, galicyjskiej, prawda, mocnej na Uniwersytecie Jagiellońskim. Natomiast była szkoła lwowska, szkoła warszawska, szkoła lwowsko-warszawska. Macie państwo Aszkenazego, który bazował i na dokumentach, i na relacjach, która tworzyła piękne opowieści historyczne, prawda? I nikt nie twierdzi, że Aszkenazy nie był historykiem, prawda? Także ja myślę, że też musimy się odzwyczajać, prawda, od takiego pisania historii dla samych historyków, bo państwo jesteście w stanie przebrnąć wówczas przez 100 stron, a później wasz zapał ginie, prawda? I szukacie recenzji. Ale to jest pora na inną dyskusję. Mhm. Tak, pomagała temu niepamięć o tamtych wydarzeniach, to znaczy prokuratorzy, milicjanci i świadkowie, którzy niestety zostali ustawieni przez prokuratorę, nie pamiętali, co powiedzieli w prokuraturze. Rozumiecie państwo, ciągnięcie za język, a później wypytywanie o tą samą rzecz następnego rozmówcę i konfrontacja mnogiej ilości takich źródeł umożliwia wypracowanie w końcu, jak było prawdopodobnie. W 100% ani państwu dokument nie powie, ani świadek, jak było. Zgodzicie się państwo? Prokuratorzy często wytwarzali dokumenty, które były antydatowane i które były fałszowane. Fałszowane przez nich. To jest swego rodzaju manipulacja. Tak, 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 tak. No, oni powinni za to odpowiadać, ale nie będą, bo prawdopodobnie sprawa zostałaby przedawniona, znana za przedawnioną. Ja mam jeszcze pytanie dotyczące pańskiej aktualnej pracy w Stanach. Mianowicie nie chcę pytać o to, jakie środowiska czy grupy w Departamencie Stanu optowały za wyborem Lecha Wałęsy jako naszego lidera, czy lidera transformacji, ale chcę spytać, czy ustali pan chociaż listę krótką, no, kandydatów obok Wałęsy na to przywództwo w Polsce? Było ich kilku.
No mogę wymienić dwa nazwiska, no Jacka Kuronia i Zbigniewa Bujaka. No ale obydwu forsowało inne środowisko, chociaż to środowisko, Państwo się przekonacie, również miało swoje odłamy, tak? No to co Państwo, może nie powinienem tego mówić, ale był czas, kiedy osoby, które wywodzą się z KOR-u, a kiedyś dzisiaj się mocno zwalczają, kiedyś wspólnie działały, żeby wyciąć późniejszego sojusznika. Nie będę Państwu podawał nazwisk, bo to są rzeczy wrażliwe, jak sądzę. No niemniej jednak te sojusze się zmieniały i choćby te sojusze pozwalają powiedzieć, jaka była prawda na danym etapie. Rozglądam się, czy mamy jeszcze pytania. Jeśli tych pytań nie ma, to bardzo proszę podziękować naszemu gościowi serdecznymi oklaskami. Ostatnie egzemplarze książki Tajemnica Wilczego Jaru, które udało się ocalić przed ludnością regionu najbardziej zainteresowanego, są jeszcze do nabycia razem z kilkoma ostatnimi egzemplarzami książki Lech Wałęsa, Idea i... O Boże, historia i idea, tak? Skleroza na starość. Myślę, że jest szansa uzyskania autografu. Dziękuję serdecznie. Panie Pawle, dziękuję bardzo za to.